Z Kostaryki przejechaliśmy do Nikaragui. Tak w środku wygląda owoc tego drzewa. Jesteśmy na brzegu jeziora Nikaragua. W oddali widać wulkan Maderas i wulkan Concepcion. Jezioro Nikaragua ma 8150 km2 powierzchni i jest największym jeziorem w Ameryce Środkowej. Na północno-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Granada, liczące około 125 tysięcy mieszkańców. W centrum miasta znajduje się park zwany Centralnym. Na obrzeżu parku stoją dorożki obwożące turystów po kolonialnej części miasta. Granada jest jednym z najstarszych miast w Nikaragui. Została założona w 1524 roku przez hiszpańskiego konkwistadora Hernandeza de Córdoba. Na miejskim targowisku można się zaopatrzyć niemal we wszystko. Nikaragua ma 129,5 tysiąca km2 powierzchni i liczy ponad 6 milionów mieszkańców. Niezależność od Hiszpanii uzyskała w 1821 roku, ale niezależną republiką uznawaną przez społeczność międzynarodową stała się w 1850 roku. Zapachy nie zachęcają do długiego przebywania w tej części targowiska. Nad dachami domów widać wieżę katedry. Miejski ratusz. Tak też można zarabiać na życie. Pomnik matki w parku centralnym. Pałac episkopalny z 1913 roku. Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowana w stylu neoklasycznym. Pierwszy kościół w tym miejscu został wybudowany w 1525 roku. Budowa katedry w obecnym kształcie została rozpoczęta w 1880 roku. Wnętrze katedry jest trzynawowe. Ołtarz w nawie głównej. Są jeszcze cztery ołtarze boczne, a to jeden z nich.
Plac Niepodległości i obelisk poświęcony bohaterom walk o wyzwolenie spod panowania hiszpańskiego. Został wzniesiony dla upamiętnienia stulecia niepodległości, którą Nikaragua uzyskała w 1821 roku. Centrum Kultury na terenie dawnego klasztoru franciszkanów. Porośnięty palmami dziedziniec klasztorny. Posągi prekolumbijskie znalezione na wyspie Zapatera, wykonane w okresie od IX do XII wieku. Wieże i kopuła katedry. Fasada kościoła świętego Franciszka z 1529 roku. Fontanna z końca XIX wieku, zwana monumentalną. Zabytkowy dworzec kolejowy z 1888 roku. Kaplica dusz na zabytkowym cmentarzu w Granadzie. Nekropolia w Granadzie jest uważana za najstarszy cmentarz katolicki w Ameryce Środkowej. Pochowano tu 6 prezydentów Nikaragui. Grób pierwszego prezydenta Fruto Chamorro. Jest tu wiele mauzoleów i grobowców należących do najznamienitszych rodzin z Granady. W miasteczku San Juan de Oriente, leżącym 40 km od Granady, mamy okazję przyjrzeć się produkcji wyrobów ceramicznych wykonywanych ręcznie na kole garncarskim. Oglądamy proces formowania wazonu. Thank you.
surowy wazon został wykonany w niecałe 2 minuty. Wyrób trzeba jeszcze pokolorować. Przygotowane wyroby ceramiczne są wypalane w takich piecach. W sąsiedztwie pieców rośnie dorodna papaja. A to już sklepik z ceramiką wykonaną w tej manufakturze. Każdy zainteresowany znajdzie tu coś dla siebie. W pobliżu miasteczka Katarina jest jezioro Apoyo. Wypełnia ono kalderę wygasłego wulkanu sprzed 23 tysięcy lat. Jezioro ma 6,5 km średnicy i leży na obszarze chronionym. Jego głębokość sięga 175 metrów. Tramy z wyrobami miejscowego rzemiosła ludowego w sąsiedztwie punktu widokowego na jezioro Apoyo. Po wizycie nad jeziorem jedziemy do krateru czynnego wulkanu Masaya. Musieliśmy nałożyć kaski ze względów bezpieczeństwa. Po drodze mijamy zwały lawy. Dostęp do krateru jest ściśle reglamentowany. Turyści mogą przebywać tylko na parkingu i jednorazowo nie więcej niż 60 osób. Nad kraterem można przebywać maksymalnie 15 minut. Masaya jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat miało miejsce 13 erupcji. Z krateru unoszą się kłęby toksycznych gazów. Na szczęście nie kierują się one w stronę parkingu. Rocznie Masaya emituje 330 tysięcy ton dwutlenku węgla. Głęboko na dnie krateru jest płynna lawa. Niestety kłęby toksycznych gazów nie pozwalają jej dostrzec. Jej odblask można zobaczyć tylko nocą. W małym muzeum można obejrzeć między innymi makietę masywu wulkanicznego Masaya. Po wizycie na wulkanie Masaya udajemy się w rejs łódką po jeziorze Nicaragua wśród niewielkich wulkanicznych wysepek zwanych wysepkami Granady, których jest ponad 350. W jeziorze żyje gatunek słodkowodnego rekina żarłacza tępogłowego. Wysepki są pokryte bujną tropikalną roślinnością i stanowią ostoję dla wielu gatunków ptaków.
kapla biała. Ma długość ciała do 1 metra, a rozpiętość skrzydeł nawet do 170 cm. Część wysepek jest zamieszkana. Są i chaty rybaków, i wille zamożnych właścicieli, którzy przyjeżdżają tu na wypoczynek. Na jednej z wysepek jest niewielki cmentarz. Drzewa zwisają gniazda kacykowców azteckich, zbudowane w kształcie worka o długości do 1 metra. Tę wysepkę objęły w posiadanie małpy. Mogą liczyć na poczęstunek od przepływających turystów. Wulkan Mombacho na zachodnim brzegu jeziora Nicaragua wznosi się na wysokość 1345 metrów. Jest to wulkan drzemiący i od 1570 roku nie odnotowano jego aktywności. Rejs kończymy pięknymi widokami zachodzącego słońca.
powrocie z rejsu zdążyliśmy przed zapadnięciem zmroku wspiąć się na wieżę kościoła La Merced, by z góry spojrzeć na Granadę. W oddali katedra, a z niebieskim dachem kaplica Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Przez pewien czas Granada pełniła funkcję stolicy kraju na przemian z miastem León. Widokami na kolonialną starówkę kończymy pobyt w Granadzie. Wczesnym rankiem wyruszamy w kierunku Managui, która jest stolicą Nikaragui. Managua została ogłoszona stolicą Nikaragui w 1852 roku. Liczy około 1 100 000 mieszkańców. Pomnik sandynisty z Narodowego Frontu Pracujących. Świątynia Muzyki w Parku Centralnym w formie gloriety. Mauzoleum Carlosa Fonseki Amadora. Narodowy Pałac Kultury na Placu Rewolucji. Prezydencki, obecnie zwany Domem Narodów. Przed nim pomniki Augusto Sandino i Rubena Dario. Tak zwana Stara Katedra pod wezwaniem świętego Jakuba. W 1972 roku została uszkodzona w wyniku trzęsienia ziemi. Rubena Dario, nikaraguańskiego pisarza, dziennikarza i dyplomaty. W oddali wysoki biały obelisk, na którym umieszczono wizerunek Jana Pawła II. Pomnik Szymona Bolivara. Muszla koncertowa. Jesteśmy na wzgórzu Tiscapa. Widać stąd nowe centrum Managui. Stare centrum zostało niemal całkowicie zniszczone przez trzęsienie ziemi. Widok na jezioro Managua. Jezioro Tiscapa pochodzenia wulkanicznego, a dalej nowe centrum Managui. Po prawej stronie nowa katedra z 63 kopułkami. Pomnik Augusto Sandino na wzgórzu Tiscapa.
kończymy nasz pobyt w Managui i udajemy się do miasta León. Zatrzymujemy się po drodze, by spojrzeć na stożek wulkanu Momotombo. Pobyt w León rozpoczynamy od krótkiej wizyty na targowisku. To iguany, które są spożywane przez miejscową ludność. Kościół El Calvario z połowy XVIII wieku. León zostało założone w 1524 roku, 30 km stąd. Po zniszczeniu przez wybuch wulkanu Momotombo w 1610 roku zostało przeniesione w obecne miejsce. Liczy około 210 tysięcy mieszkańców i jest drugim pod względem wielkości miastem po Managui. Barokowy kościół Recolección z 1786 roku, uważany za najładniejszy w mieście. W pierwszej połowie XIX wieku León przez krótki czas było stolicą Nikaragui. Uniwersytet, który jest najstarszy w Nikaragui, został założony w 1812 roku. W 1956 roku w León został zabity dyktator generał Anastasio Somoza. Mauzoleum bohaterów i męczenników rewolucji. Obok jest mural przedstawiający historię Nikaragui od czasów prekolumbijskich do końca wojny domowej w 1979 roku. Katedra Wniebowzięcia ukończona w 1814 roku po 67 latach budowy jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Katedra jest pięcionawowa z 24 filarami. Ma 100 metrów długości i 45 metrów szerokości. To największa katedra w Ameryce Środkowej. Turystom udostępniono także wejście na dach katedry, skąd roztacza się rozległy widok na okolicę. Atlanci podtrzymujący belkę łączącą środkowy szczyt z dzwonnicą. Z dachu katedry widać aktywne wulkany leżące w pobliżu León, takie jak Momotombo, Cerro Negro, Rota czy El Hoyo. Widok z góry na mauzoleum bohaterów i męczenników rewolucji. Jest wiele tuneli, które łączą katedrę z innymi kościołami. Służyły one do ukrycia się lub ucieczki podczas ataków angielskich, duńskich czy francuskich piratów. Kościół Recolección.
kościół El Calvario. Na dachu katedry umieszczono kilka armat podczas oblężenia miasta przez siły konserwatywne w 1824 roku, a także w 1979 roku podczas powstania przeciwko prezydentowi Somozie de Baile. Centrum Sztuki Fundacji Ortiza Hurdiana mieszczące się w dwóch odrestaurowanych domach kolonialnych. Barokowy kościół La Merced z drugiej połowy XVIII wieku. Jako jedyny w Nikaragui ma dzwonnicę poza linią fasady. Kościół El Calvario na frontonie płaskorzeźby przedstawiające tajemnice bolesne i obraz Zmartwychwstania Pańskiego. Zaraz przy wejściu stoją krzyże z figurą Jezusa i dwoma łotrami. Zgodnie z opisem apokryficznej Ewangelii Nikodema, po prawej stronie dyzma – dobry łotr, a po lewej gestas – zły łotr. Widok na katedrę ze schodów kościoła El Calvario. Dobiega końca nasz pobyt w Nikaragui. W drodze do granicy z Hondurasem towarzyszą nam widoki na wulkany. Traki oczekujące na granicy na odprawę. Jesteśmy jeszcze na granicy, ale już po stronie Hondurasu. Po załatwieniu formalności granicznych będziemy kontynuować naszą podróż. Honduras ma 112 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i około 8,5 miliona mieszkańców. W 2009 roku doszło do zamachu stanu i mimo, że formalnie Honduras jest demokratyczną republiką prezydencką, to zakres władzy wojskowych, mimo ograniczenia, jest znaczny. Krótki postój w drodze do Tegucigalpy. Tereny górzyste zajmują 80% powierzchni kraju. Katedra metropolitalna pod wezwaniem świętego Michała Archanioła konsekrowana w 1782 roku. Katedra jest jednonawowa, ma długość 60 i szerokość 11 metrów. Thank you.
pomnik bohatera narodowego Hondurasu Francisco Morazana. Kościół Matki Boskiej Bolesnej. Był budowany ponad 80 lat i został ukończony w 1815 roku. Miasto leży w dolinie rzeki Choluteca na wysokości 975 metrów. Tegucigalpa jest największym miastem i stolicą Hondurasu. Liczy 1 260 000 mieszkańców. Została założona w 1578 roku, a jej nazwa w języku miejscowych Indian znaczy Srebrna Góra. Muzeum Tożsamości Narodowej. Muzeum pocztowe w dawnym budynku Poczty Krajowej z końca XIX wieku. Rankiem opuszczamy Tegucigalpę i udajemy się w długą drogę do Copan. W okresie prekolumbijskim Honduras był objęty wpływami cywilizacji Majów. W 1502 roku dotarła tu wyprawa Krzysztofa Kolumba. W 1524 roku Honduras podbili Hiszpanie, a odzyskanie niepodległości nastąpiło w 1821 roku. Po całodziennej jeździe dotarliśmy do Copan. To wejście na archeologiczny teren miasta Majów. Mapa przedstawiająca zasięg cywilizacji Majów. Półwysep Yucatan i stan Chiapas w Meksyku, Belize, Gwatemala i zachodni Honduras. Makieta prezentująca rozmieszczenie ruin miasta. Thank you.
Ruiny zostały odkryte już pod koniec XVI wieku, a systematyczne prace archeologiczne są prowadzone od 1953 roku. Z badań wynika, że w okresie świetności Kopan zamieszkiwało około 20 tysięcy osób. W pobliżu jest ośrodek wspomagający przetrwanie papug Ara i stąd obecność tych ptaków. Bujna tropikalna roślinność bezpardonowo atakuje pozostałości budowli Majów. Tereny te były zamieszkiwane od X wieku przed naszą erą. Największy rozkwit miasta miał miejsce w okresie od V do VIII wieku. Stella przedstawiająca najprawdopodobniej kapłana. Największa zachowana świątynia w kompleksie. Nazwano ją Świątynia 16. Ma ona 20 metrów wysokości. U stóp świątyni ustawiono ołtarz ku, na którym po czterech stronach wyrzeźbiono wizerunki 16 kolejnych władców miasta. Pod ołtarzem złożono szkielety 15 jaguarów. Obok świątyni 16 jest budowla 11. Tę część budowli nazwano Trybuną Widzów. Rzeźba prawdopodobnie boga małp, patrona rzemieślników, skrybów i rzeźbiarzy. Inna rzeźbiona postać zdobiąca trybunę widzów. Jeden z dziedzińców, wokół którego stoją budowle o charakterze rezydencjalnym. Ruiny pałacu jednego z władców Kopan. Dotarliśmy na plac, zwany umownie dziedzińcem wschodnim. Świątynia 22 z 715 roku, symbolizująca świętą górę Majów. Tu władcy dokonywali aktów samoofiary. Kamienna głowa na schodach jaguarów.
tańczący jaguar. Jaguar, bóg świata podziemi, z boku znak gwiazdy Wenus. Druga rzeźba tańczącego jaguara. Cały teren otacza bujna tropikalna zieleń. Widok z góry na wschodni dziedziniec i otaczające go budowle. Wejście do świątyni 22. Wyobrażenie Boga deszczu na skraju świątyni 22. Świątynia 18 datowana na 820 rok. Widok na wielki plac. Pod przykryciem schody hieroglifów na wielkim placu, zwanym też dziedzińcem słońca. Niedaleko schodów hieroglifów stoi Stella N z 761 roku, przedstawiająca jednego z władców Kopan. Stella jest pięknie rzeźbiona z czterech stron. Przed stelą stoi ołtarz symbolizujący świętą górę Widz, ozdobiony motywami królewskiego tronu. A to Stella N z 756 roku, stojąca bezpośrednio przed schodami hieroglifów. Wysokie na prawie 30 metrów piramidalne schody liczą 63 stopnie i są pokryte około 2000 glifów. Jest to najdłuższy tekst znaleziony na ziemiach Majów i najbardziej znany zabytek Kopan. Tekst podaje daty, imiona i dokonania władców Kopan od założenia dynastii, to jest od 426 roku do 822 roku, kiedy to tron objął ostatni król tej dynastii. Przy wielkim placu jest też boisko z początku VIII wieku do rytualnej gry w piłkę. Do gry używano piłki z twardej gumy wyrabianej z soku mlecznego drzewa cykle. Na wielkim placu są też inne stelle. Stella H z 730 roku króla Łacha Klajun Ubach Kawil, zwanego 18 Królik. Ołtarz G1 z 800 roku.
ołtarz G2 z 795 roku, ołtarz G3 z 771 roku. Stella F przedstawiająca króla jako boga jaguara. Stella B z 731 roku z wizerunkiem króla personifikującego boga deszczu Czaka. Stella D z 736 roku przedstawia władcę otoczonego wężami wizji. Stella C z 711 roku. Stella A z królem otoczonym bóstwami. Teren ruin odwiedzają też zwierzęta. To aguti, gryzoń żyjący w norach i żywiący się głównie trawą i owocami. Miasto zostało opuszczone około 900 roku, najprawdopodobniej w wyniku nadmiernego wzrostu demograficznego, co uniemożliwiało wyżywienie wszystkich mieszkańców i doprowadziło do wylesienia i erozji gleby, powodując degradację środowiska naturalnego. Ruiny Kopan są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zanim opuścimy Kopan, krótka wizyta w ośrodku wspierającym Ary. Ten etap naszej podróży po Ameryce Środkowej kończy się na granicy hondurasko-gwatemalskiej.